Krasowy po meczu 26. kolejki Dziennego Ekstraklasy Widzę Wyżnowia Warszawa. Prowadzi obecność trenera Macieja Służy, na dopisku jest pozycja asystenci. Pan Rafał Jaga, zakończył pan Jacek Maliora, tradycyjnie jest panie Brawo, pan profesor Maćkowski. Tradycyjnie zaproszę do ocenia meczu przez tych gości. Bardzo proszę. Dziś meczu widzieliśmy, sporo walki dało, może nie z innej chwili, natomiast boisko nie pozwalało na konkretność. To było najlepsze w stanie i tutaj nam w dużej mierze utrudniło poczynania. Wychodzimy z takiego założenia, że jeśli meczu nie da się wygrać, staramy się zremisować i dzisiaj z tego jednego punktu cieszymy się, mamy nadzieję, że on przechyli szale w tych końcowych rozliczeniach i będzie bardzo nam pomocny w walce o mistrzostwo. Dziękuję bardzo. Pan wicepremier Smoroczkowski, bardzo proszę pan trenera. Witam państwu. Potwierdzam, mecz walki bardzo zacięty, wszyscy mocno zaangażowani. Myślę, że tutaj zawodnicy przynajmniej od pierwszego do ostatniego dnia chcieli ten mecz wygrać. Były sytuacje, może znów zabrakło trochę skuteczności. Zgadzam się z tym, że wojsko na pewno utrudniałoby w piłkę, ale sytuacje drużyny stworzyły i myślę, że na ten moment dla nas ten bardzo mecz. No, szkoda, że nie zwycięstwo, ale uważam, że dobry. Myślę, że pomoże nam jeszcze w kolejnych meczach dobrze grać i zdobyć punkty.